Cześć, to Grzesiek z blogu Hejdom. Dziś pokażę Wam bardzo fajne uchwyty z Beatswolfa na monitory. Jak widzicie, ja tu mam 3 monitory i pokażę Wam, jak fajnie można nimi dużo zrobić i jak można dostosować środowisko pracy do tego, czego potrzebujemy. Zacznijmy od tego, że mamy tutaj zestaw dwóch uchwytów. Jeden uchwyt trzyma te dwa monitory, drugi uchwyt trzyma ten monitor niezależnie. Ja wszystko Wam będę pokazywał na tym uchwycie, ze względu na to, że on jest najbardziej tutaj możliwy do ustawienia. Ale chcę Wam powiedzieć i pokazać też te możliwości, dlaczego w ogóle tak się stało, że ja mam w tej chwili trzy monitory. Trzy monitory mam dlatego, że cały czas używałem tych dwóch LG, ale dostałem na testy ten właśnie KTC monitor zakrzywiony. Jego recenzja oczywiście jest na blogu, możecie przeczytać, bo jestem nim zachwycony i mega zaskoczony tym, jak QHD jest po prostu ogromną, sprawia różnicę względem Full HD monitorów, które wcześniej używałem. Dla oczu jest to po prostu masakra, jak pozytywna zmiana. Ale wróćmy do uchwytów. Po pierwsze, ten uchwyt jest troszkę inny niż większość uchwytów, które są dostępne na rynku. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że jest na metalowym pałąku. Ten metalowy pałąk ma możliwość ustawiania wysokości tego monitora w pierwszej kolejności, a w drugiej kolejności mamy to ramię takie pneumatyczne. Zobaczcie, tutaj mamy dwie śruby. Jeżeli monitor nam leci w tą stronę, czyli przodem ekranu do biurka, to znaczy, że musimy dokręcić tą śrubę, bo jest za ciężki i wtedy ten tilt, jak tutaj widzicie, nie będzie zachodził. Tutaj mamy drugą śrubę, która odpowiedzialna jest za tutaj ten ruch. Jak widzicie, ja w tej chwili ją mam bardzo dobrze i mocno dokręconą. Dlatego, żeby Wam to pokazać, muszę tu przytrzymać i zrobić to w ten sposób. Jak widzicie, ja sobie to mocno dokręciłem, żeby mi się to nie ruszało. Ta śruba tutaj, która się znajduje, ją musimy dokręcić, jeżeli to ramię, czyli cały monitor będzie nam leciał w dół. Ta śruba jest mega ważna, żeby to nam się dobrze ustawiło. Tutaj jest zamontowane już to trzymanie. Jak możecie zobaczyć, tutaj są przedłużki, żeby to było troszeczkę odsunięte, ze względu na to, że to jest taki wystający element. Pokażę Wam go z tej strony. O, tutaj. I po prostu to nie wchodziło dokładnie, więc postanowiłem to zamontować. No i oczywiście tutaj mamy znaczek, gdzie ma być góra. Jak widzicie, mam tu mega bajzę, ze względu na to, że chciałem Wam to pokazać. Musiałem aż stół rozkręcić, widzicie. Bo po prostu na taką grubość to nie wejdzie. Tutaj macie, jak to wygląda, to trzymanie i ten montaż. Widzicie, troszeczkę mi zabrakło, żeby złapać razem z tą listwą, więc musiałem stół wysunąć, żeby złapać to biurko. Te grubsze biurka bez najmniejszego problemu też oczywiście nam się złapią. Skoro mamy teorię już zrobioną i wiecie już, jak mocno przykręcić śruby, żeby to wszystko dobrze działało, to teraz czas Wam pokazać, jak to wygląda, jak już to fajnie ustawiliśmy, dokręciliśmy te odpowiednie śruby i teraz jesteśmy w stanie ustawić ten monitor tak, jak chcemy. Dobra, zobaczcie sobie, jak to teraz wygląda. Ja jestem sobie w stanie tutaj, jak widzicie, te wszystkie elementy tutaj przestawić. Jestem sobie w stanie bez najmniejszego problemu ten monitor obrócić. Jestem w stanie sobie go pochylić. Obrócić w drugą stronę. Dostosować też te kąty w tym momencie. No i co najważniejsze, tak naprawdę, to jest ten obrót. No i to, że jestem w stanie ten monitor sobie tutaj wyciągnąć dokładnie jak po prostu tylko będę potrzebował. Będę potrzebował coś na szybko zrobić, mogę sobie ten monitor tu wyciągnąć, z powrotem mogę sobie go odłożyć i dać tak, jak był wcześniej. Jak widzicie, tego typu uchwyty są niezastąpione w takim prawdziwym biurze, ze względu na to, że jeżeli chcemy rzeczywiście mieć środowisko, gdzie mam więcej monitorów niż jeden, to musimy w tego typu uchwyt się zaopatrzyć. Ja tego uchwytu używam przynajmniej 2 lata, tego na 2 monitory, teraz doszedł ten dodatkowy i powiem Wam szczerze, że to pozwoliło mi dopiero ustawić te monitory tak, jak potrzebuję. Chodzi o te wszystkie kąty, chodzi o to przybliżenie. Ze względu na to, że tutaj mam 27-calowe monitory, ten uchwyt jest w stanie obsłużyć ze względu na wagę do 8 kg na monitor, więc to jest naprawdę bardzo dużo.
Więc tutaj 32-calowe monitory bez problemu wchodzą, nawet są w stanie wejść większe ze względu na konstrukcję, jak wygląda ten uchwyt, jak sami widzieliście na filmiku. Więc jeżeli się zastanawiacie, to tego typu uchwyt, a ja miałem uchwyt troszeczkę innej firmy, taki wiecie, porządny, z takich materiałów po prostu, że nic się z nim nie zdało zrobić. I co z tego? To było za ciężkie, ta konstrukcja była toporna, a to jest fajna, lekka i jak sami widzieliście, bez najmniejszego problemu jesteśmy w stanie naprawdę dostosować te monitory pod względem ustawienia do tego, co potrzebujemy. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, bo tego typu materiałów na pewno znajdziecie tutaj więcej. Dzięki, cześć, do zobaczenia.